3,5 roku temu na tym właśnie zakręcie zginął poseł samoobrony Stanisław Żywina. W pierwszej chwili wydawało się, że sytuacja jest jasna. Był pijany, wszedł w bardzo niebezpieczny zakręt ze zbyt dużą szybkością. Ale zbyt wielu ludzi odetchnęło z ulgą po tej śmierci, żeby można było nie zapytać o tajemnicze szczegóły. Dlaczego nie wykonano prawidłowej ekspertyzy wraku? Czy poseł Żywina był sam w samochodzie? Coraz więcej wątpliwości, którymi postanowiłem się zająć. I co z tego wynikło? To, proszę Państwa, że w gruncie rzeczy nie było takie ważne, czy poseł Żywina zginął przypadkiem, czy ktoś mu w tym pomógł, ale to, że jego śmierć zupełnie zmieniła czyjeś życie. I o tym właśnie napisałem powieść.